No i cholera, wypadek jest. Kurde, no. Przez ten zasrany wypadek wpieprzę się w korek godzin szczytu Charlotte. Kurde. A korciło mnie jechać na obwodnicę, nie? Ale mówię, nie, jeszcze jest wcześnie. Jeszcze przelecę. No i nie, i wypadek. Kurwa. I dzięki wypadkowi jeszcze będę, kurde, w tym, no. Cię załapię na godzinę szczytu w samym centrum. Ja pierdolę. A idźcie w cholerę z tym, kurwa, no. A idźcie wy... Kurwa mać. Wiedziałem, że mam jechać na kurwa obwodnicę. Niech mi kurwa tego czasu teraz nie odda, który będę stał jak cieć, kurwa no. Kurwa, podróż kurde korków wszędzie. Trafiło. Zamknięta droga jest. Ha, przez wypadek, kurwa. Zamknięte wszystko w pizdziec. Wszystko zamknięte. Zamknięte wszystko. Ileś tam kilometrów przede mną. Dobra, zjeżdżam. Kurde, w samo miasto wjadę. W pizdu. Dobra, zjeżdżam tutaj na ten numer 6. Zobaczymy, gdzie to mnie wyniesie. Kurde, po co mi to było? Po co mi to było? Ja pierniczę, no. Po co mi to było? Kurwa, mógłbym z autostradą. Kurde, mogłem tą obwodnicą zasraną jechać. Kurde, mam nadzieję, że nie będzie zakazów ciężarówek tutaj. Zjechałem na jakąś drogę lokalną. Oby tu nie było zakazów, bo będę kwiczał, no. Cholera jasna. Zobaczymy, no. Patrzę na mapie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde. Po co mi to było? Po co mi? Okay, udało mi się. Udało mi się objechać ten wypadek. Teraz wjeżdżam na 77 północ. No nie wiem, jeszcze mogę złapać te... Jeszcze mogę złapać korek tutaj, nie? Bo jest czwarta po południu już. No ale no zobaczymy. Kurde, nie zdążyłem nagrać. Kawałek łóżka. Połowę sofy, nie? Wypadło komuś. Na samym środku ulicy, ja myślałem, ja o mało, kurde, nie zawaliłem samochód jeden, no. Samochód mi wyhamował przed maską, bo nie miał gdzie uciec. Ja musiałem uciekać, kurde, ale jaja, kurwa, takie przygody, to ja dziękuję, no. Tutaj, kurwa, dym z hamulców poszedł jak skurwysyn, no. Dobra, jedziemy dalej, kurde. Kurwa, imprezowy kibel. Ja pierniczę. Numery do gostków. Kurde. Toalety same się spuszczają. Kurwa. To był skrzat, kurwa. Skrzat spuścił wodę. A przyszedłem tylko nagrać, kurde, nie? Bo ręce się umyłem i widzę, że imprezowo jest. Więc chciałem nagrać, kurde, te. Dobra, spierdalam, to zanim ktoś przyjdzie. Kurwa, full wypas, co? No jak przyjemnie, chociaż raz
nie siedzieć w korku. Jestem na linii dla ciężarówek. O, jak przyjemnie! Nie ma korka dla mnie! Dobra, wjeżdżam do Kanady. Wjeżdżam do Kanady! Let's go, let's go! Dobra, w Toronto jestem. Ostatni dzień roboty. Jadę się rozładować. Nie będę wycierał mordy, bo jestem z rodziną. Więc dzisiaj cisza, spokój w ciężarówce jest. Cisza, spokój! I co? I nie wiem, no jeszcze może coś tam jakiś nagram, jak się rozładowuje. Dobra. Możesz wyłączyć. Na końcu mnie waga spotka, no. Jeszcze mnie ściągnął, to zachlastam kogoś. Kurde, mam 20 km do klienta. I kurde, waga! Na wagę, zjazd na wagę, no, będą mnie ważyli. Cholera jasna. Kurde, zamknęli wagę. Cholera. Każdy już objeżdża, jestem ostatni. Do! Ale wkurwili mnie. Cholera, no. Wszyscy objeżdżają, ja już muszę wjechać, bo jestem na rampie. Ale chamstwo. Gdyby nie, że rodzina jest ze mną, miałbym spinę tutaj już ostrą. Bym się wyżył, kurde, no. No patrz, jaka strata czasu to jest. Co oni, kurwa, życiorys się pytają na tej zasranej wadze? Chyba mać. Ale mnie wkurzyli, no. Tą ostatnią ciężarówką, co stoi na tym, na tej rampie. Ale byłaby spina, gdybym, kurde, był sam. Ja dziękuję, no. No, Gostek czeka, kurde, czeka tylko. Ściągnie mnie, czy nie ściągnie? O, dwóch, kurde, jest to. Aaa, impreza, kurde. Cholera, ostatni dzień. Ostatnie dosłownie 2 godziny roboty. Zobaczymy, czy mi da przepuszczą, czy nie. Zobaczymy. È solo per mirare las gomas y... No? Mira, mira, no es cosas rotos. O, puszczą, czy nie puszczą. Jechaj, jechaj. ¿Qué es esto? Es el peso. ¿El peso de qué? Del camión. ¿Ah, sí? Ah. Dobra, puścili. Puścili, kurde. Puścili. No, no, I had a load. Dropping load in Mississauga, so... Kurde, jestem na jakiejś wystawie, nikt nic nie wie, czeski film. Kurde, no... Muszę odebrać ładunek i jadę do domu, ale... Kurwa, będę w godzinach szczytu w Toronto, w piątek siedział. Kurde, mi ileś godzin zajmie, żeby mnie załadowali, do cholery jasnej. Mać, no. No, do domu jechać normalnie, to jeszcze, kurwa, się włóczę po centrum Toronto, jakieś wystawy, kurwa. Czesny film, kurwa. Dobra. To z wami żegnam. To trochę dziwnie znowu sytuacja jest. Spotykam się z moim bossem w Toronto, on bierze ciężarówkę. Ktoś mnie odbiera z rodziny, ja do domu lecę. No i w środę znowu wyjeżdżam. Przyjedzie po mnie. Więc znowu takie przekładanki nie, jakieś będą, ale dobra, niech będzie. Idę do domu na 4 dni, mam to wszystko w dupie. Wypiję tonę piwa.
Czołem, trzymajcie się.